Buskos drugi kolejny raz na mapie Polski staje się stolicą muzyki klasycznej. Pomysłodawczyni i dyrektor artystyczny wydarzenia, pani dr Roma Owsińska, jednocześnie prezes Stowarzyszenia Voce, od 2014 roku organizuje w Busku świętokrzyskie warsztaty wokalistyki i plastyki ruchu. Tegoroczna edycja festiwalu to wydarzenie łączące kilka projektów. Siódme świętokrzyskie warsztaty wokalistyki i plastyki ruchu, koncert w kościele świętego brata Alberta w Busku-Zdroju zatytułowany Salve Maria oraz International Vocal Competition Bella Voce, czyli międzynarodowy konkurs wokalny Bella Voce, którego zwieńczeniem jest koncert laureatów konkursu. Warto podkreślić, że patronat nad konkursem objął minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, wicepremier profesor Piotr Gliński. Wydarzenia festiwalowe swym patronatem objęło Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Kielcach, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Będkowski, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Gmina Busko-Zdrój, Burmistrz Waldemar Sikora, Powiat Buski, Starosta Jerzy Kolarz. Pani tak szybko te zmiany zastosuje. Tak. I ten utwór ma w tej chwili zupełnie inny wymiar, prawda? Tak. I niech pani pamięta, że takie rzeczy w baroku są dozwolone, dlatego że wtedy oczekiwano od śpiewaka umiejętności improwizowania, zaskakiwania słuchaczy, a nie śpiewania tylko dźwięków, które przesuwają ściany. Zresztą wtedy to nie było potrzebne, bo instrumenty były na ogół ze strun jelitowych, jeśli chodzi o instrumenty smyczkowe, i one brzmiały znacznie słabiej. A dzisiaj mamy już metalowe struny, tak samo jest fortepian, wtedy był klawesyn. To były instrumenty o wiele cichsze i nie trzeba było aż tak głośno śpiewać i mieć z tego powodu stres. Dziękuję bardzo. Biorę udział w warsztatach wokalnych, gdyż byłam tutaj już 3 lata temu. To już są moje trzecie warsztaty. Wiem, jak duże warsztaty dają. Wiem, że dużo mogę się nauczyć. Jest 3 wspaniałych profesorów. Pani dr Roma Owsińska, pan profesor Jacek Ścibor i oczywiście pan profesor Piotr Kusiewicz. To są wspaniali pedagodzy. Wiem, że potrafią przekazać bardzo dużo wiadomości i ja też sama bardzo dużo od nich wynoszę. Pan profesor Jacek Ścibor zauważył już ogromną poprawę u mnie przez te kilka dni. Także na pewno opłaca się przyjeżdżać tutaj i zapraszam wszystkich na kolejne warsztaty. Na pewno za rok się odbędą. Mezzo forte.
Upoważniającym elementem warsztatów są zajęcia z plastyki ruchu, które poprowadził profesor doktor habilitowany Jacek Ścibor. Zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia z zakresu plastyki ruchu, kompozycji ruchu, jak wiadomo, dają szerokie pole do ogólnomuzycznego rozwoju każdego młodego adepta sztuki. Bowiem ruch w połączeniu ze śpiewem, powiedzielibyśmy, tworzy jak gdyby integralną całość, jest rzeczą szalenie ważną w zawodzie śpiewaka. Tego typu zajęcia, o których Państwu mówię, stawiają przed studentami, przed kursantami określone wymogi, a więc zaangażowanie ciała w pewne działanie, kształcą koordynację słuchowo-ruchową, kształcą poczucie luzu, swobody, elastyczności ciała, większej zatem świadomości samego siebie, prawda? Wyzbywają wszelkich właśnie niepotrzebnych napięć, które są później źródłem niepowodzeń, czy to wokalnych, czy ruchowych. Praca nad plastyką ruchu, praca nad świadomością ciała, obok pracy nad głosem, staje się kolejnym ważnym etapem w komunikowaniu się młodego artysty z otoczeniem. Mówimy, że być na scenie to być w zgodzie z samym sobą, z własnym ciałem, to czynić go sprawnym, umiejscawiać go w określonej przestrzeni. Dzięki tego typu warsztatom, dzięki tego typu ćwiczeniom student, a następnie dojrzały artysta poznaje samego siebie, nabywa coraz większe kompetencje zawodowe, nabiera coraz bardziej własnego zaufania do własnych możliwości. Wydarzeniem tegorocznej edycji Świętokrzyskich Warsztatów Wokalistyki i Plastyki Ruchu było spotkanie z profesorem Janem Ballarinem, który może poszczycić się niebywałymi osiągnięciami jako pedagog śpiewu. Spod jego profesorskich skrzydeł wypłynął talent Piotra Beczały, a w ostatnim czasie profesor Jan Ballarin kształci młodego Krystiana Ochmana, zwycięzcę popularnego show The Voice of Poland. Proszę Państwa, jak doskonale wiecie, profesor Ballarin jest wspaniałym pedagogiem, który wykształcił wielu znakomitych śpiewaków. Wystarczy przede wszystkim, no, zacznę od kobiety, dlatego że pani Ewa Biegac, która jest dziekanem Wydziału Wokalno, nie wiem, czy ona się dalej nazywa, wokalno-aktorskiego w Katowicach, która, no, jest śpiewaczką międzynarodowej sławy, rozpoznawalna o przepięknych możliwościach głosowych, a okazało się, że też jest pedagogiem bardzo wartościowym. No ale oczywiście moim zdaniem takim ukoronowaniem dokonań pedagogicznych, no, to jest Piotr Beczała, nazwisko rozpoznawalne w całym świecie. I cieszę się bardzo, że właśnie mamy możliwość dotknięcia profesora, żeby też może go zapytać, co by Was interesowało z tej współpracy z Beczałą. Ale proszę, powiedz mi, czy natrafienie na takie talenty, czy to jest taki łód szczęścia, że no, trafi się dobry student, czy ty miałeś te osoby wcześniej jakby upatrzone, czując, że z nich coś będzie? Jak to wyglądało? Wtedy, kiedy Piotrek Beczała przyszedł, to ja już uczyłem trochę, no, jakąś tam pozycję już miałem, bo Piotrek Beczała razem z Piotrem Szwarą, który uczy w Stalowej Woli, także ja absolutnie nikogo nie namawiałem, jak czasami, żeby przychodzili, że ja, czasami są tacy pedagodzy, że ja z ciebie zrobię śpiewaka, z nikim nigdy nie rozmawiałem tak, po prostu przychodzili, bo jeżeli chodzi o kobiety, to oczywiście pani biega od średniej szkoły, skończyła średnią szkołę i akademię,
A później Kornas wtedy się nazywał. Kornas. Ale chciałem jeszcze wrócić do Piotra Beczały. Czy on od samego początku wykazywał łatwość śpiewania wysokich dźwięków, czy to przyszło z czasem? Jak to było u zarania jego nauczania? No nie było z tym. On chciał dośpiewać dużym głosem zawsze. Teraz czasami mówię dość dużo, hamowałem go nieco i pamiętam, że ciągle, profesorze, może bym Carmen do Nowozego, ale ja mówię, nie, Piotrek teraz nie. I pamiętam, jak skończył, bo śpiewał w szkolnych przedstawieniach Czarodziejski flet, Tamino dość. A Tamino to nie jest taka, to nie jest Ferrando na przykład, Così fan tutte. Tamino to jest, śpiewam też dużo razy, to jest taka mocniejsza partia. Ja mówię, Piotr, Tamino to jest w tej chwili taka partia optymalna, do ciebie musisz się nieco rozwijać. Nie, tej góry, ja pamiętam jeden taki trochę humorystyczny, że śpiewał i jak wchodził na górę, ale to zawsze na palcach. I teraz jakiegoś studenta mam, który też widzę, że staje na palcach, mówię, no wiesz co, dobre początki. Ja pamiętam, bo muszę się Państwu pochwalić, że ja też miałem przyjemność pracować na kursie z Piotrem Beczałą. Było to w 1989 roku, on był jeszcze studentem w Katowicach i on przyjechał do Wrocławia na taki kurs wokalny, który się odbywał w ramach Wratislavi Cantam, z tego festiwalu oratoryjno-kantatowego. I tam było przygotowywane dzieło Mozarta Betulia Liberata. Tak, u nas śpiewał tam. Właśnie, i on tam, jako pierwszy raz usłyszałem, i przychodził do mnie, żeśmy ćwiczyli arię, tam robiłem dla niego zdobienia, dlatego że to było jeszcze takie dzieło pod wpływem baroku, więc wiadomo, że tam się robiło kadencyjki, jakieś zdobienia, to było wymagane. No i ja byłem zauroczony jego głosem i jego możliwościami. On w tym Mozarcie pięknie się odnajdował. Myśmy z profesorem Winnenbergiem, który dyrygował tym z Mozarteą w Salzburgu, no byli nim zachwyceni i żeśmy absolutnie obaj obstawali za tym, żeby on to wykonał tam, a nie inny tenor, który tam był wtedy. Zresztą akurat na tym kursie było wielu śpiewaków, którzy potem duże kariery porobili, jak na przykład Ewa Marciniec, czy Bogdan Makal, który jest bardzo cenionym pedagogiem we Wrocławiu. Tak, bo Dariusz Paradowski, oni wszyscy tam przychodzili. No i Piotr oczywiście. Tak, był to student niezwykle pracowity. Z tym, że nie tak pracowity, on był pogodny, wesoły, ale cały swój wolny czas poświęcał nauce języków. On przecież niemieckiego nie umiał w ogóle. Wiedział, że trzeba się uczyć tego języka również. Pewnie angielski może w średniej szkole, ale bardzo pracowity, szybko się uczył. Rzeczywiście bardzo muzykalny. Ten głos był dość duży, więc zawsze z dużymi głosami to ja się, prawda? nie jest w trakcie ścieżki pedagogicznej jest trochę trudno z dużymi głosami. Tak, to prawda. Ja zawsze, jak dostaję nowy głos do uczenia, to modlę się, żeby nie zepsuć tego głosu. Dlatego, że głos jest takim instrumentem, którego się nie da wymienić, nie da się tam, w fortepianie pęknie struna, no to nową założę, prawda? A tutaj, jeżeli się zrobią jakieś guzki albo jakieś inne niedomykalności, no to wtedy też jest i problem. Dlatego do każdego śpiewającego młodego studenta trzeba podejść bardzo indywidualnie. Nie można, prawda? Nie można szablonów przyjąć jakichś takich. W tej chwili prowadzisz Krystiana Ochmana, który robi dużą karierę zupełnie na innej płaszczyźnie. Jak pan profesor, który go uczy klasycznej emisji, się do tego odnosi? No bo trzeba przyznać, że dziadek jest zadowolony. Tak. Więc Krystian pojawił się, a to oczywiście za sprawą chyba dziadka, pojawił się na egzaminie wstępnym, zaśpiewał. No bardzo dobrze, jest to chłopak bardzo utalentowany, ogromnie muzykalny. Dostał się bez problemów chyba z pierwszą wtedy lokatą. Madre delicada, socorro.
Chciałam serdecznie powitać wszystkich Państwa zgromadzonych w kościele świętego brata Alberta. Przede wszystkim pana burmistrza Waldemara Sikorę wraz z małżonką. Witamy serdecznie. I wszystkich zaproszonych gości. Chciałabym bardzo podziękować sponsorom, bez których nie mogłabym tych warsztatów zorganizować. Przede wszystkim stałym sponsorem jest pan Mieczysław Sas, któremu serdecznie dziękuję. Pan Zygmunt Para, a także Malinowe Hotele w Solcu Zdroju. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, to mogą się te warsztaty w tym roku odbyć i w ubiegłym, w tych trudnych czasach, które mieliśmy w 2020 roku, dzięki panu burmistrzowi Waldemarowi Sikorze. Gdyby nie pan burmistrz, byłoby mi bardzo trudno zorganizować ten festiwal muzyczny, bo w tym roku to się nazywa Festiwal Muzyczny Bella Voce i mamy kilka zadań właśnie i świętokrzyskie warsztaty wokalistyki i koncert, na który zaprasza nas ksiądz prałat Marek Podyma. Już od 7 lat współpracujemy ze sobą. No i trzecim naszym zadaniem będzie międzynarodowy konkurs wokalny Bella Voce, który odbędzie się w dniach 17, 18, 19, o godzinie 19 sierpnia odbędzie się koncert laureatów i również serdecznie Państwa zapraszamy. Wspaniały głos pani Romy Owsińskiej, który mamy przyjemność słyszeć, to głos wielkiej śpiewaczki, która robiła międzynarodową karierę, która śpiewała na wielkich scenach włoskich teatrów operowych, niemieckich, francuskich, śpiewała również w Korei. Jej repertuar to największe, najwspanialsze arie przeznaczone na sopran liryczno-koloraturowy. Właśnie wczoraj z uczestnikami naszych warsztatów poświęciliśmy chwilę czasu na to, ażeby zagłębić się nad twórczością, nad działalnością artystyczną pani Romy Owsińskiej. Naprawdę głos wspaniały, o niebywałych możliwościach. Oczywiście ten głos jest zarejestrowany na płytach kompaktowych, których w tej chwili nie można dostać. Coś ostatnio, klasyka nie jest w modzie. Ale nagrania są, także jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, żeby posłuchać głosu pani Romy Owsińskiej, to zapraszam na YouTube. Wystarczy wpisać Roma Owsińska i tam są wspaniałe arie od Traviaty począwszy, a skończywszy na Wesołej Wdówce czy na Odgłosach Wiosny, a więc muzyka bardzo wszechstronna.
subiendo giù dal muro del Pacifico soggiorno, una pelle di somaro, di somaro, di somaro. Prendi di sé, oh figlio caro, oh figlio caro. Poi disparve e mi lasciò, poi disparve e mi lasciò. Kulminacją wydarzeń festiwalowych był konkurs wokalny Bella Voce o randze międzynarodowej. Dzień dobry, nazywam się Xiao Yangjing. Zaśpiewam Ideale. Praca akompaniatora przy takim konkursie to na pewno jest bardzo duże wyzwanie, bo przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski z różnorodnym, trudnym programem. No i to jest właściwie nasze takie jedyne spotkanie na jednej próbie, kiedy właśnie musimy się poznać, że tak powiem, poczuć wspólny klimat, zrozumieć, o co nam chodzi w repertuarze, o co nam chodzi w interpretacji, żeby to była wspólna interpretacja, no przećwiczyć i wychodzić na scenę. Więc wydaje mi się, że to jest trudne zarówno właśnie dla pianisty, gdyż staramy się przede wszystkim pomagać solistom, nic nie popsuć, być że tak powiem, jak jeden organizm. Jak również wydaje mi się, że jest to wymagające dla solistów, którzy widzą nas pierwszy raz i też muszą, prawda, jakby się dopasować do obcego człowieka, no i wypaść jak najpiękniej wspólnie na scenie. Oh,
Uczestniczę w festiwalu muzycznym Bella Voce po raz pierwszy i jestem zauroczona. Wszystko dla mnie tu jest nowe, wszystko ciekawe, interesujące i rzeczywiście jestem pełna podziwu dla organizatorów. Gratuluję włodarzom miasta takiego wydarzenia, ale przede wszystkim podziwiam panią doktor Romę Owsińską, która to wszystko organizuje, spaja w całość i stworzyła tak wielkie i interesujące wydarzenie artystyczne, muzyczne, a jednocześnie i pedagogiczne. Najciekawsze dla mnie w tej chwili jest konkurs wokalny. Konkursów wokalnych nie ma tak dużo i każda możliwość, kiedy młodzi ludzie mogą przyjechać, zaprezentować swoje umiejętności, swoje talenty, jest niezwykle cenna. Pojawiło się wiele wspaniałych głosów, dysponujących już i pracujących perfekcyjną techniką belkantową. Słuchaliśmy niektórych prezentacji z prawdziwą przyjemnością i mieliśmy duże, duże problemy i dyskusje były, jak rozdzielić nagrody, ponieważ rzeczywiście poziom jest zadziwiająco wysoki, a chcieliśmy jak najsprawiedliwiej nagrodzić tych, którzy zaprezentowali się najpiękniej. Myślę, że jest to bardzo ciekawa propozycja i młodzi ludzie, naprawdę polecam, aby tu przyjeżdżali, uczestniczyli w całości i czerpali pełnymi garściami od pedagogów, którzy tu wykładają, a również później uczestniczyli w konkursie, chociaż to już jest o wiele trudniejsze. Konkurs Bella Voce jest wyjątkowy pod względem wymagań. Uczestnicy muszą przygotować 5 utworów. W trakcie konkursowej prezentacji wykonują 3 z nich. Jeden wybrany przez siebie i 2 kolejne wybrane przez jury. Thank you.
Czuję się znakomicie. Bardzo długo przygotowywałem się do tego konkursu. Pieczołowicie przygotowywałem każdą frazę. Ale to była wielka radość i tym bardziej dla mnie, ponieważ to jestem pierwszy raz w Busko-Zdrój. No i te kilka dni to jest naprawdę taki oddech tutaj i coś przyjemnego, bo śpiew jest moją pasją życiową. Miło było posłuchać też inne głosy, tu koleżanki, kolegów. No i cały festiwal, konkurs był bardzo dobrze zorganizowany. Panowała taka rodzinna atmosfera, mieliśmy bardzo dobre tutaj zaplecze techniczne
No i to jakby też dało się odczuć tutaj wśród uczestników. Różne są konkursy, różnie jest tą atmosferą. Natomiast Busko właśnie ma coś takiego tutaj magicznego w sobie. Także jestem bardzo zadowolony. Come rosa in sulla spina. Come rosa in sulla spina, presto viene, presto va, presto viene, presto va. Come rosa in sulla spina, presto viene, presto va. Presto viene, presto va, presto viene, presto va. Come rosa in sulla spina, presto viene, presto va. Patronat nad konkursem objął minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, wicepremier profesor Piotr Gliński. Wydarzenia festiwalowe swym patronatem objęło Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Kielcach, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Będkowski, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Gmina Busko-Zdrój, Burmistrz Waldemar Sikora, Powiat Buski, Starosta Jerzy Kolarz. Wydarzenia wsparli także liczni sponsorzy: Zakład Metalowo-Kotlarski Mieczysław Sas, 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny, dyrektor Bernard Solecki, Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna, Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, Dwór Dziekanów, Market Budowlany Para.com Zygmunt Para, Hotele Malinowe, Malinowy Zdrój w Solcu-Zdroju.